gotowość do działania, dźwięk syren i wyjazd do akcji. Ochotnicza Straż Pożarna w Blachowni koło Częstochowy za każdym razem okazuje zapał do pracy. Oferowanie podniesienia pomocy jest bardzo ciężkie. Ktoś musi to lubić i chcieć. Musimy przejść bardzo dużo kursów, od kursu podstawowego, kursy aparatów powietrznych, kursy pomocy przedmedycznej, kursy obsługi sprzętu technicznego. Ochotniczej Straży Pożarnej z roku na rok przybywa coraz więcej kobiet. Stają w równych szeregach z mężczyznami i nie ustępują im w walce z żywiołami. Są drużyny kobiece, które nawet zajmują czołowe miejsca w województwie i w kraju. Powódź, pożar, oblodzenie, ale także inne zdarzenia, nie tylko pożarnicze i gaśnicze. Z tymi katastrofami na co dzień zmagają się strażacy. Proszę sprawdźcie na początku, czy wszystkie... Młodzież z Blachowni co roku bierze udział w konkursie wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Dużo pytań było dosyć trudnych, ale ogólnie daliśmy radę. Można tutaj naprawdę dużą wiedzę zyskać na tych konkursach, bo bez konkursów byłoby dużo trudniej. Były też takie na logikę pytania, na przykład skróty. Trzeba było powiedzieć, co one oznaczają, ale w większości jakoś poszło. Pierwszy etap pisemny, drugi etap ustny. Gaszenie pożarów, działania sportowa, oświatowa, kulturalna, usuwanie miejscowych zagrożeń. Rywalizacja była zacięta i pełna emocji, ale wygrali najlepsi z najlepszych. No tato, nie robię sobie jaj, poważnie, na pierwszym miejscu jadę za tydzień na województwie. No w sumie laureatem na etapie powiatowym jestem już czwarty raz. Startuję 5 lat, w pierwsze gimnazjum, gdy startowałem, nie udało mi się. Brakło mi jednego punkta w dogrywce, abym się dostał do etapu ustnego. W tamtym roku miałem też drugie na powiatowych eliminacjach, no w tym roku udało mi się pierwsze zdobyć. Kasa Stewczyka kibicowała młodzieży, przygotowując dla nich coś specjalnego. Pierwsze 3 miejsca sponsorujemy. To są takie upominki i maskotki. Taka maskotka strażaka i dodatkowo jeszcze takie gadżety z naszym logo, z logo kasy Stewczyka, biuro Parkera, plus do tego długopis i jeszcze takie upominki pendrive'y dla najlepszych zwycięzców. Turniej wiedzy pożarniczej zakończył się sukcesem. Walka, jak przystało na strażaków, była zacięta i trwała do końca.